never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Cześć, jestem Shane i witam was w kolejnym materiale z serii Poradnik Co i Jak w Smite. Dziś weźmiemy sobie kolejnego z magów, a jest nią Skylla, czy jak to woli, Scylla. Według mitologii greckiej jest to jeden z dwóch potworów morskich, drugim była Charybda, czyhającym na żeglarzy po obu stronach ciśniny lokalizowanej jako ciśnina mesyńska lub w okolicach przylądka Skylla w północno-zachodniej Grecji. W Smite zaś Skylla jest typowym magiem dystansowym. Jej poziom trudności jest oznaczony jako łatwy i dosyć łatwo się też również nią gra. Ja już nie posiadam rangę piątą, w połowie praktycznie do szóstej. Gram ją stosunkowo od niedawna. Całkiem sympatyczna postać jak na początek, polecam jak najbardziej. Ale przejdźmy sobie do zdolności. Pasywnie przyspieszona nauka. Każda zdolność Skylli ma dodatkowy efekt na maksymalnym poziomie. Ponadto każda zdolność na maksymalnym poziomie zwiększa moc magiczną Skylli o 25 punktów. Fajnie, opłaca się maksować wszystkie zdolności po kolei. Wtedy nasza moc magiczna rośnie znacznie szybciej. Poszukiwanie pod jedynką. Skylla wysyła naprzód dwa psy, powodując obrażenia, zakorzenienie i okaleczenie u pierwszego trafionego wroga. Na maksymalnym poziomie zostaną trafieni także dwaj dodatkowi wrogowie w pobliżu celu. Zdolność działa tak, jak jest napisane, jako zakorzenienie. Unieruchamia nam przeciwnika, zadaje obrażenia, dodatkowo później łatwiej trafić kolejnymi skillami. Pod dwójką mamy zgruchotanie. Skylla tworzy magiczne pole, które spowalnia wrogów. Po 5 sekundach pole wybucha, zadając obrażenia. Skylla może aktywować tę zdolność ponownie, by wcześniej wywołać wybuch. Na maksymalnym poziomie u wrogów w objętym obszarze zmniejsza się ochrona magiczna, a cele trafione przy pomocy tej zdolności zostają spowolnione na 1 sekundę. Fajne jest to, że można ją detonować wcześniej i ona zadaje takie same obrażenia jak i po tych 5 sekundach. Kolejnym skillem jest posterunek. Pasywna Skylla zyskuje BZ5. Aktywna Skylla przywołuje na wybranym obszarze strażnika, dzięki czemu przez 5 sekund może zobaczyć wrogów. Skylla może aktywować tę zdolność ponownie w ciągu 5 sekund, aby zmienić położenie strażnika. Tu jest to troszkę tak niejasno opisane, bo to nie jest tyle, że może zmienić położenie strażnika, co sama teleportuje się w miejsce, w którym ten strażnik jest. Na maksymalnym poziomie widoczność zwiększa się o miejsca, które normalnie byłyby ukryte ze względu na przeszkody. Zwiększa się również zasięg przywołania strażnika. Ale przejdźmy do Ultimate'a. Jestem potworem. Skylla ujawnia swoją prawdziwą naturę i zyskuje odporność na kontrolę tłumu przez 6 sekund oraz zwiększa szybkość ruchu. W tym czasie może wykonać jeden potężny atak. Jeśli w tym ataku zabije wrogiego boga, zyskuje kolejne 6 sekund i może zaatakować ponownie. Na maksymalnym poziomie premia do szybkości ruchu zostaje podwojona. Bardzo fajna zdolność, bo jeżeli zabijemy przeciwnika, mamy ponownie odpalonego Ultimate'a i możemy tak robić do skutku, aż wybijemy całą drużynę. Często jak ogląda się filmiki ze Smite'a z Top 5, to właśnie są pokazane, jak Skylla wycina całą drużynę przeciwną. Ale przejdźmy sobie do historii mojego grania. Jeżeli chodzi o mecze, to stosunkowo raczej częściej nie przegrywam jak na razie, 44%. Ale jeżeli chodzi o stosunek zabój do zgonów, to jest on znacznie większy, jest 1,32. Wrogów już ubiłem 464, także wygląda to całkiem przyzwoicie. Ostatni mecz też całkiem ładnie, 12-4. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, zrobiono nam obydwie. Grając Skyllą, użyj poszukiwania, aby zakorzenić 3 wrogich bogów. Zgubiłem to w tamtym roku jeszcze, jakoś tam przy okazji, może jak ją grałem. A druga jest, tak, jestem potworem. Grając Skylla zresetuj swoją arcyzdolność 3 lub więcej razy w ciągu jednego meczu. Czyli musiałem zabić przynajmniej 3 razy. 3 razy musiałem zabić wrogiego boga po prostu tą umiejętnością pod czwórką. Jeżeli chodzi o skórki, nie mam ich dużo. Fajna jest całkiem zdesperowana stokrotka. Prototyp.
a zdecydowanie moją ulubioną na chwilę obecną jest Smocza Królowa, która jest w sumie odpowiednikiem limitowanej skórki Smocza Cesarzowa, ale również fajna jest wampirka, jeżeli chodzi o moje zdanie. Ale przejdźmy do konstruktora. Jeżeli chodzi o zdolności, to rozwijamy je tak, by pasywka dawała nam jak najwięcej dodatkowej mocy, czyli rozwijamy po kolei. W pierwszej kolejności wybieramy zgruchotanie, poszukiwanie i posterunek. I rozwijamy zgruchotanie, cały czas rozwijając ultimate'a mimo wszystko, bo jest konkretny. Następnie poszukiwanie, posterunek i do końca i zapisujemy. A jeżeli chodzi o przedmioty, tu mam akurat przedmiot startowy, jest nim klejnot arcymaga. W pierwszej kolejności jest to klejnot przywodzenia, potem go ulepszamy na 20 poziomie. Następnie żniwiarz dusz, zwiększamy moc magiczną. Włócznia spustoszenie, moc penetracja, redukcja czasu odnowienia. Następnie polinomikon, o którym wam powiem na końcu. Nieszczęsna laska Tahuti już w swojej ostatniej formie gliftu. I klejnot duszy. Nie wiem, czy on wyświetlił się. Dlaczego polinomikon? Polinomikon fajnie działa z pierwszą zdolnością u Skylee. Jeżeli zakończymy wroga ze zdolnością, łatwo go trafić atakiem wręcz i można łatwo poprawić zdolnością numer 2. Także dodatkowe obrażenia, nigdy za mało. Relikty to samo. Eliksiry przeważnie te same. Nic tu więcej nie kombinuję. Ale zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Witam poprzednio i lecimy z meczykiem. Jest z nami Satina, gra Nyx, ja Skylo, Chuck Warrior, Charybda Łucznik i Geb Strażnik. W drużynie przeciwnej Horus Warrior, Discordia i Kukulkan Magowie, Skadi Łowca i Tadzia Zabójca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że mamy troszkę lepszy team. Choć niedużo, można powiedzieć, też mają konkretnego łowcę, konkretnego maga, nawet dwóch. Nadzia też jest zabójcą takim bardzo zespołowym. Weźmiemy sobie pułka. Możemy się dosyć mocno z Satiną we dwoje zgrywać. Bo Nyx też ma przytrzymanie, co mi ułatwi trafienie i odwrotnie. O, właśnie w ten sposób. Oberwaliśmy. Grudzy nie zginęliśmy. You have caused the first sacrifice has been made. Enemy has been destroyed. O, udało się, najważniejsze. Dziś nie mogę trafić tym stunem, mylam się cały czas. Save your allies, you're our only hope. An ally has been slain. Go!
teraz będzie się robił prawdopodobnie też taki mocno warriorowy build. Większość pod tanka, bo on tam dużo mimo wszystko nie bije. Ale też jest uciążliwy strasznie. You're pretty good. Just one of no jabłka. Gap, nie musisz znowu ginąć. Was annihilated. An enemy has been slain. Drown your soul, rip and shatter. Be right back. That's it. An enemy falls. Cały czas nas polować. Chcę, że będzie coraz mocniej bić i coraz łatwiej będzie nam nas zabić. Trzeba nie uwalać. An enemy was obliterated. Oberwała, ale za mało. Ale wrócimy się po włócznie spustoszenia. 2 na 0, całkiem fajnie. Chyba bardzo dobrze gra 7 na 1, no, nieźle daje radę.
To jest w ogóle bardzo mocna postać. Uciechniemy sobie na spokojnie, wrócimy do bazy. Mamy teraz w tej kolejności laskę ta hurki, także ładnie nam wzrosną obrażenia. A jednak powinno się korzystać z ultimate'a w ten sposób, żeby był skuteczny, żeby nabijał obrażenia, kille. Musimy troszkę zaskoczyć. Chociaż jedną się udało złapać. An ally will be remembered. Źle nacelowałem. Posterunkiem. No trudno. That's too bad. Go, Zoe. Storch. Awesome kill. No, ale to było profesjonalne. A to już mniej. Cool. Weźmiemy sobie po drodze buffka. Jak widzicie, bardzo szybko zabijamy. Ach, nas podrzuca, pod ten cały czas nic nie można. Ach, i dadzie oczywiście. Chory będzie ze 14 na 2. No to Dadzie też dużo zabija, 12 na 7. Najgorsze jest tak, nacelujesz z tym posterunkiem w ścianę i on ci go nie postawi, bo jest blokada teksturalna. Trzeba teraz się gdzieś znaleźć inne przesunięcia, tak na szybko jak robicie, to często się można zdziwić. Hmph!
wanted. Przeżyła. Double kill. I'll pin you to a triple kill. This game just got 20%. Wow, nice one. Spark has been extinguished. Go, Zoe. Zresztą na mieście kolejną duszę tylko do kupienia. Bardzo dużo chorób zostaje z nas. Czekaj, on trafił. You're pretty good. Just one out of an enemy was a strasznie trudno wygrać. 11-4, fajne staty, Charybda 18-2, też bardzo fajne. Zrobimy sobie krótkie podsumowanie. Podziękujemy za współpracę. Charybdzie damy przewodnika, bo prowadziła ten mecz. I spójrzmy na szczegóły. 23 tysiące na maga, nie wcale nie tak dużo. Mimo tego, że dobrze mi się grało. Chuck 2 na 6, 20 tysięcy tak sobie. Nyx 10 tysięcy też tak średnio. Czyż Nyx nie robi dużych obrażeń. Ona robi skuteczne obrażenia tak zwane. Gap 18 i 70 tysięcy Charybda, także no, bardzo ładny szacun. A ty w drużynie przeciwnej wydawało mi się, że Discordia nieźle grała, ale niekoniecznie. 5 na 11 to nie są dobre staty. 14 na 10, no dużo zgonów, ale 14 zabójstw to nadrobiała, no jest na 4 na plusie. Dajia. No i to chyba wszystko. Jeżeli chodzi o Scylle czy tam Skyle, to by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania kolejnych materiałów z serii Poradnik Co i Jak i widzimy się już niedługo, tym razem z Łowcą. Do zobaczenia, hej!